cześć. Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy, który zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na 5 lat. Parlamentarzyści rozpatrzą ponadto projekt, który przewiduje odejście od sprzecznego procesu karnego. Swoje posiedzenie kontynuuje także Senat. Dzisiejsze posiedzenie Sejmu zdominuje rządowy projekt, którego głównym celem jest ograniczenie handlu ziemią. Wyjątek stanowić mają grunty położone w specjalnych strefach ekonomicznych, domów z niezbędnymi gruntami i lokali mieszkalnych, działek do 1 hektara. Zgodnie z założeniem nabywcami ziemi mogą być tylko rolnicy bądź osoby bliskie zbywcy, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. Zasada ta nie będzie dotyczyła dziedziczenia. Sejm rozpatrzy również przedstawione przez rząd sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 roku. Dzisiejsze posiedzenie Senatu również będzie dotyczyło polskiej ziemi i rolników. Senatorowie zajmą się znowelizowaną wczoraj przez Sejm ustawą w sprawie dopłat bezpośrednich. Dzięki niej o dopłaty bezpośrednie do dzierżawionych gruntów będzie mógł się ubiegać rolnik posiadający tytuł prawny. Ma to na celu ukrócenie wyłudzania dopłat do bezprawnie użytkowanej ziemi Skarbu Państwa. Co więcej, zaplanowano również głosowania nad nowelą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zakłada, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa i wbrew woli rodziców nie będzie dopuszczalne. Nowela jest realizacją zapowiedzi z exposé premier Beaty Szydło o wprowadzeniu zakazu odbierania rodzicom dzieci z powodu biedy. Znamy już stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, ale pytań nadal jest wiele. Pierwsze dotyczy ewentualnego udziału posłów Platformy Obywatelskiej przy tworzeniu dokumentu. Drugie, czy dokument był tworzony w ramach obowiązującego prawa. A trzecie, czy doczeka się publikacji w Dzienniku Ustaw. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Dziennik Ustaw, pozycja 2217, podpunkt A, jest niezgodna z artykułem 7, artykułem 112 oraz artykułem 119 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z artykułu 2 Konstytucji. Tak brzmi dla jednych wyrok, dla innych opinia, czy raczej stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Stanowisko dlatego, że Trybunał orzekał w niepełnym składzie. Wedle nowelizacji sędziów powinno być minimum 13, 14 lub 15, natomiast na sali było ich 12. Uważam, że ci trzej sędziowie zostali wybrani zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zostali wybrani przez Sejm, prezydent odebrał od nich ślubowanie i oni złożyli gotowość do orzekania. Bez żadnej podstawy prawnej sędziowie Cioch, Morawski i Muszyński nie zostali dopuszczeni przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w sprawie niniejszej. Nie orzekają też w innych sprawach Trybunału. Jednak zdaniem prezesa Trybunału, mimo orzekania w niepełnym składzie, wczorajsze rozstrzygnięcie powinno zostać opublikowane. Wyrok musi być opublikowany. Tak stanowi konstytucja. No nie można uchylać się od stosowania prawa, które musi być stosowane dla zaistniałych faktów. Takim faktem dla Rady Ministrów jest wydanie dzisiaj i ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. A w tym wyroku czytamy, że niezgodne z konstytucją są m.in. usunięcie z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym rozdziału o stwierdzeniu przez Trybunał przeszkody w sprawowaniu funkcji prezydenta Rzeczypospolitej, zapis o badaniu spraw w kolejności wpływu, przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów, brak vacatio legis, podejmowanie przez Trybunał decyzji większością 2/3 głosów. Opinia Trybunału Konstytucyjnego nikogo zaskoczyła.
być nie mogła. Wszystko dlatego, że jej treść wcześniej opublikowano na portalu w polityce.pl. Od 2 tygodni miała ona krążyć wśród polityków Platformy Obywatelskiej. PO odrzuca te oskarżenia. Składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko portalowi w polityce, określonego w artykule 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, polegającego na pomówieniu za pomocą środków masowego przekazu. Prezes Trybunału Konstytucyjnego stawia mocne zarzuty w sprawie wycieku dokumentu. Ten fakt jest elementem bardzo agresywnej kampanii przeciwko Trybunałowi prowadzonej od kilku miesięcy. Ale może być też elementem ogromnego skandalu na tle politycznym, gdy pozytywna będzie odpowiedź na pytanie stawiane przez portal w polityce o udział członków Platformy Obywatelskiej w procesie tworzenia opinii Trybunału. Jeśli byłoby prawdą, że to było konsultowane w gronie polityków, to orzeczenie, no to mamy do czynienia z jakimś gigantycznym skandalem, gdzie sąd zmienił się w partię polityczną albo w gracza politycznego, no co zupełnie by już ustawiało w innym świetle wszystko to, co się wokół Trybunału w Polsce dzieje. Dalszy los dokumentu leży w rękach premier Beaty Szydło. To od prezesa Rady Ministrów zależy, czy opinia zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zaprzęgli konie i wyruszyli w długą drogę. Nie straszny im deszcz, wiatr i śnieg, bo w sercu rozbrzmiewa szczególna intencja, modlitwa o pokój na świecie. O kim mowa? Wczoraj z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wyruszyła konna pielgrzymka, która drogą miłosierdzia dotrze do Ojca Świętego Franciszka. Pielgrzymka zawsze jest szczególnym znakiem, ponieważ stanowi ikonę drogi, którą przemierza każda osoba w czasie całego swojego życia. Wiele osób decyduje się na pieszą wędrówkę. Krakowscy jeźdźcy znaleźli sposób na zupełnie nowy wymiar pielgrzymowania. A czemu nie na koniak? No, chodzą na piechotę, to czemu nie na koniak? I stało się. Wczoraj z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, z chrześcijańskiej stolicy Polski, z miejsca wyjątkowego, wyruszyła konna pielgrzymka, która drogą miłosierdzia dotrze na plac Świętego Piotra. Łagiewniki, stolica miłosierdzia. Tu Pan Jezus objawił się, przekazał orędzie dla całego świata. Nie będzie pokoju, jeśli nie zwrócimy się do Bożego Miłosierdzia. Jeźdźcy podejmują trud pielgrzymowania, by w sposób szczególny uczcić Rok Miłosierdzia. Jedziemy sztafetowo, tak, że my jedziemy na Słowację, resztę pojadą Słowoki. Pojadą Austriaki, pojadą i też i Słoweńcy i później na plac Piotrowy pojadą wszyscy. W sercu każdego z nich rozbrzmiewa wspólna intencja – pokój na świecie. Myślę, że każdy ma jakąś prywatną swoją intencję, natomiast no, sam rok jubileuszowy mówiący o miłosierdziu, znaczy rok miłosierdzia, to taką główną, myślę, przesłanką to jest jednak pokój, myślę, w dzisiejszych czasach. Oprócz jeźdźców w wyprawie wezmą też udział krakowscy dorożkarze. Ponieważ to jest pielgrzymka konna, to postanowiliśmy, że większość z nas jeździ konno, ale może fajnie byłoby przyjechać zaprzęgami. No bo w końcu to też konie, prawda? Użytkowane w troszkę inny sposób. No a że ogólnie jesteśmy dumni ze swoich dorożek, podobają nam się, to postanowiliśmy, że przewieziemy oficjeli z Włoch naszymi powozami krakowskimi. Przed uczestnikami tej niecodziennej pielgrzymki daleka droga. Jeźdźcy mają do pokonania około 200 kilometrów. Ufam, że te osoby, które jadą, wybierają się z nami czy na poszczególnych etapach, wiedzą, co to znaczy koń rajdowy, wiedzą, co to znaczy zimno, deszcz czy śnieg, który nas spotkać. Siostra Elżbieta Siepak podkreśla, że to wspaniałe i wielkie przeżycie o charakterze na wskroś religijnym. Siostra przypomniała również obraz pięknych procesji konnych, jakie odbywają się w Zakopanem. Te konie potrafią się modlić, kiedy chodzą. Widziałam, jak górale odmawiali Zdrowaś Mario, cała pielgrzymka Zdrowaś Mario, a konie głowy miały ułożone w jednym kierunku i po prostu szły tak majestatycznie i tak dumnie, jakby się modliły. Tuż przed wyruszeniem w trasę jeźdźców i konie pobłogosławił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Życzę Wam, aby ta droga była dla Was łaskawa, żebyście spotykali życzliwych ludzi. A za tym gest wyjątkowy. No, nie spodziewałem się nigdy, że w roku miłosierdzia będzie taka pielgrzymka z Krakowa do Rzymu.
Przez teren Polski przejadą polscy jeźdźcy, którzy przekażą pałeczkę sztafety, czyli symbol pielgrzymki, Słowakom. Ci z kolei podadzą ją Austriakom. Następnie symbol powędruje do Słowańców i Włochów. Kiedy dokładnie sztafeta dotrze do papieża? Trudno powiedzieć. Składa się na to wiele czynników. Ojciec Święty wie jednak o wyprawie i kilka miesięcy temu pomysł ten pobłogosławił. Turcja zakończyła 3-miesięczną operację przeciwko bojownikom partii pracujących Kurdystanu w mieście Diyarbakır. W jej wyniku zginęło ponad 270 walczących Kurdów. Miasto Diyarbakır, leżące nad rzeką Tygrys, jest stolicą prowincji o tej samej nazwie, znajdującej się w południowo-wschodniej Turcji. W mieście mieszka ponad 500 000 osób, głównie muzułmańskich Kurdów. Od 3 miesięcy w starożytnej dzielnicy Sur siły tureckie prowadziły operacje przeciwko bojownikom z partii pracujących Kurdystanu. Zginęło w niej ponad 270 Kurdów. Zabytkowa dzielnica jest jednym z miejsc, które najbardziej ucierpiało w trakcie walk, które rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku po złamaniu rozejmu przez kurdyjskich bojowników. W dzielnicy nadal obowiązuje godzina policyjna. Tureckie siły wojskowe cały czas prowadzą operacje w innych miejscach południowo-wschodniej Turcji, m.in. w miejscowości Idil, tuż przy granicy z Syrią. W ciągu 3 tygodni walk miało tam zginąć 120 bojowników partii pracujących Kurdystanu. Według tureckich władz od początku ofensywy przeciwko Kurdom w prowincjach Diyarbakır i Sirnak zginęło 680 bojowników. Partia pracujących Kurdystanu domaga się większej autonomii dla Kurdów na terytorium Turcji. USA i Unia Europejska uważają ją jednak za organizację terrorystyczną. W trakcie szczytu Unia-Turcja w Brukseli Kurdowie protestowali przeciwko wspieraniu Ankary przez państwa wspólnoty. Unia Europejska nie powinna finansować Turcji, ponieważ te środki zostaną wykorzystane przeciwko ludności kurdyjskiej. Turecka armia będzie zabijać Kurdów, cywilów, nie wojowników. Oni są w irackich górach, nie w Turcji. Kurdowie walczą o autonomię od 32 lat. W konflikcie kurdyjsko-tureckim zginęło przez ten czas około 40 000 osób, głównie kurdyjskich rebeliantów. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam w południe. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś w Polsce opady deszczu lub mrzawki we wschodnich i środkowych regionach. Niewielkie przejaśnienia możliwe na zachodzie, a na pozostałym obszarze dużo chmur. Temperatura w przedziale od 6 do 8 stopni. Powieje umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć. Na barometrach 1019 hektopaskali. I na koniec prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.